Mówili, to niebezpieczne. Oszalałeś? Jeszcze cię tam zamordują. Nie rób tego. I właśnie dlatego postanowiłem to zrobić. Wraz z Wiką i grupą 30 podróżników wzięliśmy udział w projekcie, którego celem było przejechać przez Bałkany autostopem. Dzień dobry, Polska, jak się masz? I tak, po 12 dniach i prawie 2000 km drogi odwiedziliśmy Zygsdor! Yeah, have a good trip. Thank you. Walsenberg. Zagreb! Gdzie prosto z ulicy do swojego domu zaprosił nas Dami. Nowych przyjaciół. Zadar! Gdzie właściciel 17 salonów Porsche zaoferował nam kieszonkowe, bo też kiedyś stopował i wie jak to jest. Oraz Boris, który oprócz nas w swoim domu gościł już przeszło 1000 podróżników. Omić! W dniu finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej, gdzie Chorwacja zdobyła historyczne drugie miejsce. Dokąd dojechaliśmy w hiszpańskich Wiedniach. Sarajewo. Gdzie spróbowaliśmy tradycyjnej bałkańskiej baraniny i wypiliśmy... Dokąd dojechaliśmy z przemiłym kierowcą ciężarówki, który pomógł nam dotrzeć na wielki muzyczny festiwal 2 tygodnie za wcześnie. Podgolica! Czyli stolicę Czarnej Góry. Prisztina! Czyli stolicę Kosowa. Oraz Budapeszt. Gdzie nasza droga dobiegła. Podróż autostopem to wspaniała przygoda, podczas której powinniście oczekiwać nieoczekiwanego oraz nie planować za dużo. I pamiętajcie, podróżujcie parami, myślcie podczas drogi i ufajcie swojej intuicji. Wtedy każda podróż będzie dla was bezpieczna i przyjemna. Tyle na dziś. Do zobaczenia jutro.